Dzisiaj mamy taką sytuację trudną, każdy z Państwa rozumie. Proszę popatrzeć, ilu jest zacnych uczestników naszej rozmowy. Włączam w to tłumaczy. Talent przetrwa, talent obroni się zawsze. Tego, kto ma talent, można zabić, ale żywy będzie tworzyć na przekór wszystkiemu. Ostatni długopis, jaki dostał, to już leżał w szpitalu i miał dostać nagrodę na Uniwersytecie na Wydziale Dziennikarstwa i Politologii, więc ja poszłam po to. No więc oczywiście tam i kwiaty i jakieś jeszcze, chyba nawet jakaś pieniężna była nagroda i notatnik z długopisa. No więc ja przyszłam do szpitala, mówię, no, jest długopis. Siostro, widzi pani, jaki dostałem długopis, bo weszła siostra. Ja mówię, bo mąż kolekcjonuje długopis. A to proszę jeszcze jeden. Radości było co niewiele. Na grobie ludzie zostawiają długopis. Ci, co wiedzą. Myślę, że to jest wielka szkoła. W jakim stopniu my jesteśmy dobrzy? A czego my jeszcze nie umiemy? Czego możemy się nauczyć? Czy my, tak jak nasi zagraniczni koledzy, potrafimy się dobrać do skóry rozmaitym manipulatorom, a czasem wręcz łobuzom? Czy nie za dużą uwagę zwracamy na formę, kiedy trzeba wziąć byka za rogi? Praca w tym jury to jest dla mnie święto. Nie nazwałbym tego świętem, nazwałbym to raczej kawałkiem ciężkiej pracy. No przecież my mamy do przeczytania tam około 40 książek, tak w ciągu kilku miesięcy. Człowiek jest taki wypełniony niesamowicie. Takie wrażenie jest, że każdy z nas tchnie jakąś taką energią, że dostał jakiś dar i z tym darem przyszedł tutaj, prawda? I teraz z tym darem trzeba się podzielić. Okazuje się, że każdy miał do zwycięzcy jakieś zastrzeżenia, czy jakieś uwagi, prawda? To nie był taki bezkrytyczny jakiś zachwyt jednym chórem. Problem miałam z taką właśnie brakiem struktury i kawałkami, które moim zdaniem nie są tam potrzebne i to rozmywają ten temat. No to są takie grepsy, powiedzmy, które dla mnie są za tanie gdzieś. I takie jakby troszkę koniunkturalne. Że on się stara być za bardzo łatwy poniekąd. Ja ją przeczytałam ciurkiem, mimo że ona jest taka gruba. I zupełnie nie miałam wrażenia, że tam jest za dużo materiału. Były spory dotyczące książek, krzywych dramaturgicznych. Ja tam próbowałem stosować trzy równolegle. To jest nagroda literacka. To nie jest nagroda Human Rights Watch. Nie, ja się nie zgodzę z tym, że to jest nagroda literacka. A jaka jest, przepraszam? No ja zostałem tu wynajęty. To jest nagroda przede wszystkim reporterska. No ale przepraszam bardzo, ale chcesz powiedzieć przez to, że to nie jest, że wobec tego nie jesteśmy jurorami nagrody literackiej. Ja byłem tu kupiony, ale przecież to jest to samo. On zawsze występuje jak enfant terrible. Ja mam wrażenie, że on wyczuwa, za czym wszyscy będą głosować i mówi, o nie, to się nie uda. Ten się nie znalazł, bo tu się, że tak powiem, forma nam nie spodobała, natomiast tu już nie oceniamy formy. To znaczy, ja naprawdę bardzo doceniam. No bo jak to wśród jurorów, no każdy z nas jest z innego świata. Są osoby, które przyszły po prostu ze świata literatury, prawda? No, ja jestem z takiego świata, który marzy o tym, żeby wejść do świata literatury. Dla mnie ta nagroda to sprawa osobista, bo przez ostatnie 2 lata życia Ryszarda Kapuścińskiego byłam jego ostatnią asystentką. Więc bardzo mi zależało, żeby powstała ta nagroda, która jest hołdem naszym zakonem Ryszarda Kapuścińskiego. I ja myślę, że za ten konkurs trzeba bardzo podziękować patronowi Ryśkowi Kapuścińskiemu. No ja jestem szczęśliwa z tego powodu. Uważam, że on sobie na to zasłużył, że on rzeczywiście to nie jest wcale na wyrost. I to wszystko, co mogę robić, to staram się. Uważam, że on mnie w tej chwili zatrudnia na pełny etat. Wiecie, że tu jest ścieżka Kapuścińskiego?
No tak, jest tutaj. A pan w ogóle z czym wam się kojarzy postać? Nie za bardzo mi się kojarzy. Ryszard Kapuściński? To jest poeta chyba. Nie kojarzę za bardzo, tylko chyba jakimś podróżnikiem był. Szczerze powiedziawszy, jakoś podróże mnie nie bawią, że tak powiem, ale no, znam osobę, tak? Szczerze powiedziawszy, wolę raczej jakieś kryminały, takich książek podróżniczych. Następnym razem, jak się spotkamy, to prosimy być po lekturze. Dobrze. Po pierwsze, on jest wielkim pisarzem. On jest naprawdę wielkim pisarzem. Jest i ma wielką umiejętność syntezy. Dużo, co on wymyślał, to moim zdaniem było na plus, bo to, co on wymyślał, było prawdopodobne, a nie trzymał się tylko suchych faktów, no, co jest fotografią taką. Następnie mamy trzy książki, które dostały po 4 głosy i zostaje tylko jedno wolne miejsce. Ponieważ w dalszym ciągu nie wiemy, kto wygrał, to powiem, że było to zwycięstwo przygniatające jednak. Ja pamiętam, że po przeczytaniu tej książki przyszedłem na zajęcia do studentów i powiedziałem im, że to jest ich obowiązkowa lektura. Mają zobaczyć, jak rozmawiać z człowiekiem, żeby ten człowiek zaczął opowiadać przez obrazy, przez historię. Tam się przewija kino po prostu. To jest jeszcze tajemnica do godziny 20 jutro.